Aniuś, przepraszam, jeszcze to nie masz. Zielone? No. Pierwsze to wącham. To już w samochodzie jest. Jak ma się samochód tym zapakowany bazylią, kolendrą, to po prostu człowiek jedzie i już to jest po prostu... Tak, no pierwsze to się wącha. Zapach to jest coś, co bardzo odróżnia te warzywa. Dobra, to za chwilę je tam wrzucicie do tego garnka, dobra? Wiemy, że mamy bardzo dobre warzywa posadzone przez ludzi, których znamy. Wiemy, co się z nimi dzieje, bo oni na bieżąco nam mówią, co wyrosło, co nie wyrosło, gdzie, co zostało zaatakowane przez jakiego szkodnika, co z nimi robią, z tymi szkodnikami, jak z nimi siłują walczyć. I to jest po prostu takie fajne, tak? Mówić dzieciom, że to są pomidory od Bartka. To chodźcie, miśki! Ja w ogóle uważam, że właśnie cały świat się powinien przestawić na RWS i to nie tylko rolniczy, ale w ogóle wszelki. Ludzie w ogóle zaczęliby trochę więcej myśleć, kupując żywność, zaczęliby planować, może przestalibyśmy wyrzucać żywność. Zdecydowanie byłoby fajniej. Całe to rolnictwo wspierane przez społeczność było magią i niedowierzaniem dla moich rodziców, bo jak to ludzie, nie znając ich czy mnie, wpłacą pieniądze przed sezonem i będą czekać, aż my będziemy uprawiać dla nich warzywa i dowozić to do Warszawy. Z Bartkiem znamy się od 9 lat. Poznaliśmy się w liceum i bardzo często go tutaj odwiedzałam. Właściwie od kiedy się znamy, to jem tylko dobrzyńskie warzywa. Cały czas wmawia się rolnikom takim niskoobszarowym, że ich rolnictwo nie jest wydajne. Ludzie zapomnieli o sezonowości i to trochę wymusiło na rolnictwie takie zachowania, że trzeba się dostosować do tego, co chcą ludzie na co dzień. Obserwując to, co się działo w gospodarstwie i w rolnictwie tutaj w regionie, widzieliśmy, że nie jest to coś, czego można godnie żyć. I nagle taki psikus z losu, który podsunął nam RWS, sprzedał nam pszczyczka w nos i powiedział, że może byście tak zweryfikowali swoje plany i wrócili tutaj. Fascynujące jest to, że w momencie, kiedy szykujemy towar i pakujemy ziemniaki, ja czasami na przykład widzę ziemniaki w kształcie serca i zastanawiam się, do kogo ten ziemniak w przyszłości trafi. Dostaję zdjęcie, że na przykład mała Zosia odpakowywała ziemniaki, znalazła tego ziemniaka i zrobiła nam zdjęcie, gdzie napisała I love RWS. Te osoby mogą powiedzieć, że te warzywa są ich, a nie, że te warzywa są tylko i wyłącznie nasze, bo my uprawiamy dla nich, a oni też nam wpłacili pieniądze z myślą, że no, będą zadowoleni i że i oni będą zadowoleni i my będziemy zadowoleni przez pewność zbytu, pewność wynagrodzenia. Można powiedzieć, że mamy ten certyfikat zaufania, bo tylko i wyłącznie no, możemy oszukiwać, ale po co? Jak ja na drugi tydzień jadę i widzę się z tymi osobami ponownie, ja się znam z każdym z członków naszych RWS-ów. Ludzie zaczynają z czasem doceniać to, że te niezbyt piękne, czasem brzydkie warzywa są w stanie odwdzięczyć im się smakiem. I to, że są uprawiane z poszanowaniem środowiska, z poszanowaniem ziemi, w której rosną, też stanowi dla nich wartość. Takie inicjatywy jak RWS potrzebują czasu, potrzebują rosnąć, pączkować, być przekazywane z ust do ust, żeby zaszła jakaś zmiana. Kwestia porozumiewania się między ludźmi, zbudowania relacji sprawi, że taki model może się powtórzyć z sukcesem w każdym miejscu na świecie, no może poza skrajnymi biegunami. Dobrze. Jeszcze przyjdę po ulę zaraz. Dobrze, dziękuję.